Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ciekawe i skuteczne ćwiczenie na przednią część mięśnia naramiennego, czyli popularny przód barków. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, najukochańsi widzowie, może zacznijmy ten materiał od krótkiej, konkretnej anatomii. Barki składają się z trzech istotnych dla nas mięśni. Oczywiście ten podział może być nieco szerszy, ale my nie będziemy się tutaj rozwodzić na ten temat, ponieważ stwierdzam, że podział na trzy części barków jest w zupełności wystarczający. No chyba, że jesteśmy profesjonalistami, kulturystami i szukamy już naprawdę tych drobnych szczegółów. Ale do rzeczy. Mamy tutaj przód barku, czyli część obojczykową, która jest odpowiedzialna za wznosy ramienia do przodu, przed siebie i rotację wewnętrzną. Czyli taki ruch, kiedy to kciuk w tej pozycji jest skierowany do dołu. Mamy też część środkową, inaczej zwaną barkową, która jest odpowiedzialna za wznosy ramienia do boku w taki sposób. I tu uważamy na to, aby tej rotacji wewnętrznej nie dokonywać. Dlaczego? Ponieważ będzie ona wpływała negatywnie na stożek rotatorów. Tego nie chcemy. Mamy też popularny tył barku, czyli część grzebieniową obręczy barkowej, która to jest odpowiedzialna między innymi za odwodzenie ramienia tutaj w pozycji horyzontalnej, czyli tak poziomo, w taki sposób i rotację zewnętrzną, kiedy to kciuk kierujemy do góry, oczywiście jeżeli jesteśmy w pozycji stojącej. Mamy też inne poboczne funkcje, ale nie będziemy teraz na to tracić czas. Dziś interesuje nas tak naprawdę przód barku. Jak go rozwinąć? Jest to część obojczykowa. I nie będzie tutaj wielkiej, skomplikowanej wiedzy, bo tak naprawdę potrzebujemy wykorzystać podstawową funkcję tego mięśnia, a konkretnie tej części mięśnia. My powinniśmy zadbać tutaj o zginanie ramienia i rotację wewnętrzną. No i jak to wykonać? Potrzebujemy hantli, czy oburącz, czy jednorącz do wyboru, do koloru. Stajemy prosto, mamy spięty tułów, czyli brzuch napięty, proste plecy, miednicę ustawioną neutralnie, z lekko ściśniętymi, napiętymi pośladkami. Nie stoimy na przeprostach stawach kolanowych, tylko kolana są lekko zgięte. Mamy ustawione ramiona tutaj przed sobą, zobaczcie, przed biodrami i naszym zadaniem jest, zobaczcie, wznoszenie ramion do przodu z lekką rotacją wewnętrzną. Powolny powrót do dołu, czyli dynamicznie do góry, bach, przytrzymanie, powolne 2 sekundy do dołu. Faza koncentryczna na sekundę, skurcz izometryczny w tym momencie 1 sekunda, 2 sekundy do dołu. I oczywiście jest to wykorzystanie funkcji zgięcia ramienia i rotacji wewnętrznej, jeśli jeszcze bardziej skierujemy tutaj kciuki do dołu. I oczywiście możemy to wykonać również jednorącz w taki sposób. Zobaczcie, hop, lekko kierujemy ramię do środka, hop, drugie ramię kierujemy do środka, unosząc je do góry. Wydech, wdech, wydech, wdech, tak? Zobaczcie, unoszę ramię i kieruję je do środka z rotacją wewnętrzną. W tym momencie fantastycznie angażuję przedni akton barków, przedni akton mięśni naramiennych. Już czuję tutaj napięcie. Oczywiście część obojczykowa klatki piersiowej, czyli popularna góra mięśni piersiowych, również będzie tutaj aktywna, ponieważ po części wykorzystujemy również funkcję klatki piersiowej. Co teraz, kochani, zapytacie?
Do jakiej wysokości, na jaką wysokość wznosić ramiona? Oczywiście jest to minimum tutaj linia barku, wysokość naszego mięśnia naramiennego, ale możemy te ramię wznosić nieco wyżej, ponieważ okazuje się, że aktywność i zakres ruchu mięśnia naramiennego jest nieco większy aniżeli kąt 90 stopni względem ramienia i tułowia. Także nieco wyżej niż linia barku będzie ok. Oczywiście nie przesadzamy za wysoko, wtedy to dojdzie do tak zwanej elewacji łopatek i wtrąci się mocno tutaj mięsień czworoboczny, część górna, a tego niekoniecznie tutaj chcemy, tego nie pożądamy. I słuchajcie, co zrobić, jeżeli chcemy wydłużyć zakres ruchu? My możemy się lekko nachylić przed siebie, ale cały czas zachowując prosty grzbiet i napięty brzuch i wtedy wydłużymy te napięcie, bo tutaj nie ma tego luzu. Zobaczcie, tu jest luz, a jak tu wypchniemy ramiona, hop, tego luzu nie ma. Hop, ale cały czas trzeba tutaj zachować pozycję ciała stabilną. My pracujemy w stawie ramiennym i na tym się skupiamy. Powtarzam, bach, sekunda, dwie sekundy do dołu oporujemy, bach, sekunda. Czy oburącz, hop, z rotacją wewnętrzną, czy jednorącz, to już sobie dobierzecie. I oczywiście nie jest to ćwiczenie, w którym to chwycimy ogromny ciężar, ponieważ nie oszukujmy się, pracujemy w tym stawie, nie pomagamy sobie łokciami, więc nie będzie tutaj łatwo o jakieś większe ilości kilogramów. Co ważne, łokieć delikatnie zgięty, ale nie na przeproście i też nie za bardzo zgięty, nadgarstek jest przedłużeniem przedramienia. Tak? To wygląda w taki sposób, zobaczcie, a nie tak i nie tak. Pokażę może to ćwiczenie z boku. W pozycji stojącej, hop, hop z wydechem, wdech, wydech, wdech, wydech i rotacja wewnętrzna ramienia, kierujemy je do środka. Czy pozycja bardziej pochylona, możemy również to ćwiczenie wykonać na ławce, hop, hop. I tutaj mamy dłuższy zakres ruchu dla mięśnia. No dobra, ale co tutaj jeszcze możemy wykombinować? To ćwiczenie możemy wyczarować w wersji na wyciągu, łapiąc na przykład taki warkocz. I teraz polecam ustawić bloczek wyciągu naprawdę nisko, żeby po prostu wznosząc swoje ramiona nie ocierać się w te ciekawe, bardzo istotne dla nas mięśnie, miejsca, tak? I zobaczcie, chwytam warkocz, wygląda to trochę dziwnie, ten sznur wyciągu, spinam pośladki, plecy proste, brzuch napięty i zobaczcie, lekko pochylam tułów, hop, cały czas wyciąg pcha mnie do tyłu, a ja utrzymuję napięcie mięśniowe i przeciwdziałam sile tej maszyny. Wdech do dołu, wydech i ramiona nieco powyżej linii barku z rotacją wewnętrzną. Czemu preferuję sznur? Ponieważ my tu możemy rotować swoje ramiona do środka. W przypadku, kiedy chwycimy drążek, taki prosty, nawet łamany, to nie możemy tutaj operować tym ruchem rotacji wewnętrznej za bardzo. Hop, wdech na dole, wydech, wdech na dole, wydech ku górze, dwie sekundy do dołu, sekunda do góry, przytrzymanie. Ja czuję mocno napiętą przednią część mojego barku. Oczywiście pamiętajcie, że tak naprawdę część środkowa, część przednia i tył barku współdziałają w wielu ruchach. To nie jest tak, że wyizolujemy w tym ćwiczeniu tylko i wyłącznie przód barku. Trochę środek też tutaj będzie pomagał, ale my bardziej to ćwiczenie, wznosząc ramiona przed siebie, a nie do boku, będziemy w stanie ukierunkować na część obojczykową mięśnia naramiennego. Okazuje się jednak, że wiele osób nie potrzebuje tak naprawdę takiego ćwiczenia izolowanego bardziej na przedbarku, ponieważ jeśli w swoim treningu, w swoim planie ćwiczeń mają pompki na poręczach, czy też zwykłe pompki wyciskania na ławie, czy na skosie, czy na ławce poziomej,
czy nawet wyciskanie żołnierskie do góry, to ten przedni akton dostaje w kość. Wtedy powinniśmy bardziej skupić się na bocznej, czyli tej środkowej części mięśnia naramiennego, ewentualnie na bardziej powinniśmy się skupić nad tyłem barku, który również pozostaje często zaniedbany. No dobra, i moi kochani, moi drodzy, to co lubicie najbardziej, czyli jakich błędów się wystrzegać. Może stanę bokiem. Przede wszystkim luźne ruchy. Działamy siłą wypchnięcia, siłą pędu. Nasze ciało nie jest usztywnione. Za krótki zakres ruchu, tak? To nie jest ćwiczenie na przód barku. Za duży zakres ruchu, tak? To już tutaj przesadzamy. Oczywiście znowu działam siłą wypchnięcia bioder. Brak rotacji wewnętrznej, czyli nie robimy tak, a robimy rotację zewnętrzną. Wtedy bardziej ukierunkujemy to ćwiczenie na środkową część mięśnia naramiennego. Nie machamy, nie szarpiemy, nie skaczemy, nie jesteśmy na przeprostowanych kolanach i na przeprostowanych łokciach, tak? Tak sztywno nie unosimy tego, tym bardziej nie robimy, nie pogłębiamy tutaj lordozy kręgosłupa i nie wyginamy się, zobaczcie, do boku i nie mamy tak zwanych zdechłych nadgarstków. Usztywnione, mocno trzymają hantle. Jeżeli nie dajecie rady, to po prostu zmniejszcie ciężary. I tak jak wspomniałem wcześniej, to ćwiczenie możecie wykonać w pozycji stojącej z hantlami. Możecie wykonać to ćwiczenie na wyciągu bloczkowym, co serdecznie polecam, bo te napięcie mięśniowe naprawdę jest tam cały czas, mocno oddziałuje na wasze barki. Możecie też położyć się po prostu na ławce, lekko tej pochylonej w pozycji tej skośnej, dzięki czemu jakby odciążycie odcinek lędźwiowy pleców, ogólnie swój tułów i możecie skupić się bardziej na wznosach ramienia do przodu i wyizolować jeszcze lepiej, kolokwialnie mówiąc, tą przednią część mięśnia naramiennego. Oczywiście to ćwiczenie możecie wykonywać z ketlami, ze sztangą, ale wersja z hantlami i ze sznurem wyciągu jest według mnie po prostu najlepsza i najbardziej optymalna. Piszcie, jakie ćwiczenia na barki wykonujecie, czy w ogóle wyizolowaliście w swoim treningu przedni akton barku. Zostawcie łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam pomógł. I oczywiście widzimy się na grupie Do Celu z Pasją Team na Facebooku i w kolejnych materiałach. Subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco z nowościami na nim. Do Celu z Pasją. Cześć!